Witam wszystkich w dzisiejszym poradniku układania kostki 2 na 2. Jest to najmniejsza kostka Rubika. Od tej tradycyjnej różni się tym, że nie ma środków, krawędzi. Są tu tylko rogi, tak jak widzicie. Jest to prosta kostka. Prosto się układa. W tym poradniku wykorzystamy tylko dwa algorytmy, które są potrzebne do ułożenia jej. Zapewniam wszystkich, że po obejrzeniu tej pora tego poradnika na pewno ją ułożycie. No to cóż, przejdźmy do, do pomieszania jej. Ok, kostka jest pomieszana. A tu sobie jeszcze przekręcę, żeby nie było nic połączone. Dobra, wszystko jest pomieszane. I teraz tak, tak samo jak kostkę 3 na 3 W sumie tak samo każdą kostkę układamy, zaczynamy ją układać od. Ułożenia białej warstwy, białej ścianki. Tylko teraz tak: tutaj w tej kostce 2x2 powiedzmy, że układam tą ściankę. Białą warstwę. Pierwszą białą ściankę. I teraz tak: jeśli ułożycie ją tak, to niby jest dobrze, tak? Ale tutaj te kolory, jeśli będziecie mieli pomieszane, to nie może tak być. Tutaj wszystko musi się zgadzać, tak jak tu jest niebieski i tu jest pomarańczowy, tu też musi być pomarańczowy, i tak dalej, więc pomieszam ją jeszcze raz. I będziemy ją układać od początku. Więc tak, skupmy się na razie na klocku białym, czerwonym i niebieskim, tak? Teraz poszukajmy klocka, który będzie zgadzał się tutaj, żeby tutaj pasował, musi to być klocek niebieski, biały. O. Mamy go tutaj I teraz tak, podjeżdżam nim tutaj O Jest niebieski To będzie ten klocek Podjeżdżam nim na górę Tą ściankę przekręcam Widzicie od razu nam się wpasował OK Teraz Jedziemy dalej Klocek biały Pomarańczowy, tak żeby to był pomarańczowy i tutaj biały Teraz szukamy, gdzie ten krosek jest. Tu jest czerwony, zielony, biały. To nie będzie nam pasował. O, tu mamy. Biały, pomarańczowy i zielony. I tak chcemy, żeby był. Chcemy, żeby był tutaj. Przekręcamy go raz. Jeszcze. O, drugi raz. Widzicie, teraz jest równolegle w tej linii. I teraz musimy go tutaj włożyć tylko. To odjeżdżamy nim. Tutaj na prawo, podjeżdżamy tą ścianką. Teraz nim podjeżdżamy tutaj, żeby się wpasował, i cofamy tą ściankę. Jest, mamy tutaj już biały, to jest niebieski, pomarańczowy. I tutaj jeszcze jeden klocek: biały, zielony, czerwony. Znalezienie go chyba nie będzie problemem dużym o mamy go tutaj i co teraz musimy nim podjechać tak jak mówiłem żeby tu był równolegle do tej linii o mamy go już no i co teraz musimy go włożyć na górę tak więc odjeżdżamy tą ścianką na prawo tą zjeżdżamy w dół wstawiamy i jedziemy do góry i teraz tak klocek, klocek jest we właściwym miejscu, ale nie we właściwej pozycji. Musimy go przekręcić. No to co? Teraz odjeżdżamy tą ścianką w dół. Musimy go wystawić, żeby zmienił położenie. Odjeżdżamy nim. Cofamy tą ściankę. O. I teraz patrzymy, jakby go tutaj wstawić, żeby zmienił położenie. O. Odjedziemy nim tutaj. Spróbujemy tak. Podjedziemy tą ścianką. Podjeżdżamy. Cofamy. I mamy. No i pamiętajcie, że ułożenie tej białej warstwy to też jest, to jest etap intuicyjny. Musi się troszeczkę pomyśleć, ale ze względu na to, że to jest kostka 2 na 2 to jest to dość proste i na pewno sobie każdy z tym poradzi. Ok, więc teraz mamy białą warstwę. Mamy tutaj kolory nam się zgadzają. Czyli pierwsza warstwa jest, została nam warstwa górna. I teraz z górną warstwą jest tak, będzie tutaj kilka sytuacji. Aktualnie mam taką sytuację, że na górze nie mam żadnych żółtych ścianek. Wszystkie żółte ścianki są tutaj po bokach. No, ale tym się nie przejmujemy. <laughs> Jeśli mamy taką sytuację, ustawiamy sobie kostkę jak chcemy, tylko żeby dół, dół był. Tutaj był, dół był na dole. Na górze ustawiamy ją sobie jak chcemy. Może być tak, zielony naprzeciwko nas, pomarańczowy. No dobra, zacznijmy od zielonego. <laughs> zielony naprzeciwko nas. I teraz tak, będę wykonywał 3-4 ruchy. Algorytm, który ma 4 ruchy, będę go powtarzał kilkakrotnie, dopóki tu na górze nie pojawi mi się żółta ścianka. No więc to będzie następujący algorytm. Cztery ruchy i co? Jest żółty? Nie ma. No Robimy jeszcze raz. OK. Jest żółty na górze. Widzicie? I teraz <laughs> Odjeżdżamy tą warstwą jeszcze raz na prawo, dolną warstwą. O. Przekręcamy kostkę w ten sposób. Tu nam się pomieszało, ale nie przejmujcie się tym, spokojnie. Układamy teraz górę. Teraz trzymamy kostkę w ten sposób, żeby nie trzymać jej tak czy tak. Po prostu trzymamy ją tak w ten sposób. I znowu będę powtarzał ten algorytm, który ma 4 ruchy. Do, to, do tego momentu aż tutaj nie pojawi nam się żółta ścianka. No więc jedziemy. Ok, biała, nie ma żółtej. Jeszcze raz powtarzamy. Czerwona, nie ma żółtej. Jeszcze raz no. Nie chce nam skoczyć. O, mamy. <laughs> mamy. I teraz pamiętajcie, że odjeżdżamy tą na prawo raz. Tylko raz. Bierzemy kostkę teraz w ten sposób, trzymamy. O, zobaczcie, to nam się naprawiło. Ale na razie się tym nie przejmujcie. Układamy żółtą. Układamy górę. Żółtą ściankę. I teraz trzymamy kostkę tak. Te ułożone na lewo. To, co nie ułożone na prawo. Nie tak, ani tak, trzymamy po prostu ją tak. I jedziemy znowu z tym algorytmem, dopóki nie pojawi nam się żółty na górze. Nie pojawił nam się, jedziemy jeszcze raz. O. I żółty jest na górze. I teraz pamiętajcie, odjeżdżamy dolną ścianką, raz na prawo, trzymamy kostkę w ten sposób. Tutaj dumną się zepsuł, ale nie przejmujcie się. Trzymamy kostkę w ten sposób i jedziemy znowu z tym algorytmem, dopóki tu nie pojawi nam się żółta ścianka. A jeszcze, jeszcze. No jeszcze, jeszcze raz. O, widzicie, yy, górna ścianka mi się ułożyła, duma naprawiony. No i akurat miałem takie szczęście, że kostka mi się sama ułożyła, ale są też inne sytuacje, które zaraz zaprezentuję następne sytuacje. Kolejna sytuacja jest taka, że po ułożeniu białej warstwy prawidłowo, o, kolory się zgadzają. Na górze występuje nam taka sytuacja, jest tylko jedna żółta ścianka. I teraz wytłumaczę, zaraz, teraz Wam wytłumaczę, jak to teraz robimy. Trzymamy kostkę w ten sposób, <laughs> żółty po lewej, blisko, nie tutaj, musi być tutaj. I robimy algorytm. Cztery ruchy. Do momentu, dopóki żółty nam nie skoczy, jeszcze na nie wskoczył, robimy go jeszcze raz. O, widzimy, wskoczył. Teraz dół przekręcamy raz. Przekręcamy kostkę. O, w ten sposób. Dół, dół nam się zepsuł, ale to nic. <laughs> I znowu powtarzamy algorytm, żeby tutaj pojawiła się żółta ścianka. Jeszcze nie. O. Mamy żółtą ściankę. Przekręcamy dół raz. Pamiętajcie. jest bardzo ważne. Bo potem by nam się wszystko pomieszało. Trzymamy kostkę w ten sposób. I ostatnia ścianka. O. No to są. I mamy <laughs> mamy żółtą ściankę. Dolną białą ściankę. Tu wszystko jest ok. I teraz sprawdzamy, jak tam nasze kolory po bokach. O, tutaj mamy ładne niebieski. Nam się zgadza. I te dwa klocki są zamienione miejscami. I teraz, żeby były na swoich miejscach wykonujemy następujący algorytm. I kostka jest ułożona. Za chwilę pokażę Wam następną sytuację. Teraz sytuacja następna. Po ułożeniu białej warstwy prawidłowo. Na górze zrobiło nam się coś takiego. Żółty paseczek. I teraz tak. Teraz musimy tutaj ułożyć tu jeszcze dwa żółte. I teraz trzymamy kostkę w ten sposób. I powtarzamy znów te cztery ruchy, dopóki nam nie wyskoczy tutaj żółta ścianka. No, mamy żółtą ściankę. Dół przekręcamy raz. O. Trzymamy kostkę w ten sposób teraz. I robimy tutaj algorytm, żeby była tutaj żółta ścianka. cztery proste ruchy, łatwo zapamiętać. Do momentu, dopóki tu się nie pojawi żółty. O. Mamy. Mamy, mamy tutaj. Okej. Okay. I teraz sprawdzamy jak tam po bokach u nas. O, tu widzimy, że zielony się połączył. I tu będziemy mieli sobie kolor. I tu nam się znów pomieszały dwa. I wykonujemy ten algorytm na zamianę tych dwóch klosków, i kostka się ułożyła. Okay. Pokażę zaraz wam następną sytuację. I kolejna sytuacja po ułożeniu białego. Tutaj wszystko jest, zgadza się. Na górze występuje sytuacja następująca. Żółty, żółty naprzeciwko siebie. Tutaj nie ma nic. I teraz tu musimy ułożyć tą górną żółtą ściankę. I teraz trzymamy kostkę w ten sposób. Nie tak. Trzymam ją tak. No tak też może być, bo to akurat pasuje. nie? O. Zgadza się. Zgadza się. Musimy ją trzymać tak, żeby ten żółty po lewej stronie był tutaj przy nas. A tamten po prawej stronie dalej. Trzymamy kostkę w ten sposób. I wykonujemy ten algorytm składający się z czterech ruchów, dopóki tu żółty się. tej żółta ścianka się nie pojawi. O. Mieliśmy szczęście widzicie. I teraz przekręcamy dolną warstwę, ale nie raz tylko w tej sytuacji, kiedy te są tej sytuacji, kiedy te dwa żółte są naprzeciwko siebie, w tej sytuacji po wykonaniu powstawieniu tej żółtej ścianki, dół przekręcamy dwa razy. nie raz. Pamiętajcie, tylko w tej sytuacji. zawsze przekręcamy raz. Teraz ustawiamy sobie kostkę w ten sposób. O. I robimy, powtarzamy ten algorytm składający się z czterech ruchów, dopóki żółty nam się nie pojawi na górze. Okej, okay. jest na górze. Biały się nie rozsypał. Żółty jest, biały się nie rozsypał, fajnie, tu się zgadza. I teraz sprawdzamy sobie tutaj kolorki, jakie mamy. I zobaczcie, tutaj jest sytuacja taka, że tu nam się zgadza, tu nam się nie zgadza, tu nam się zgadza, i tu nam się nie zgadza. Czyli zgadzają nam się nie dwa klocki koło siebie, tylko dwa naprzeciwko siebie, tak? I teraz niestety będziemy musieli dwa razy powtórzyć ten długi algorytm, a zaczynamy go w ten sposób, żeby kostkę trzymać o tak. Ten, co się zgadza musi być tu. Ten, co się zgadza tutaj. A te, co się nie zgadzają tu. I tu. O, żeby nie trzymać tak. Kostki, tylko tak. Trzymamy kostkę tak. I jedziemy z tym długim algorytmem. Ok, <laughs> algorytm ah, zmienny. I po wykonaniu tego algorytmu ułożą nam się niestety, nie ułoży nam się cała góra, tylko tak mówiłem, trzeba będzie powtarzać go dwa razy. Ułoży nam się taki pasek, kroski się będą dwa koło siebie. I tu znów dwa będą zepsute. I powtarzamy go raz jeszcze. Trzymając kostkę tak. O, widzicie, tu są, tu jestem ułożony. Tak. Trzymamy kostkę tak. Ok, kostka ułożona, i takim oto sposobem dojechaliśmy do końca poradnika. Wytłumaczyłem Wam wszystkie możliwe sposoby. Jeśli się podobało, zostawcie suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.